Dobra, Karol. Ty jesteś naszym inżynierem. Zresztą jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym. Głównym inżynierem. Więc powiedz mi, jak to jest z tymi protokołami odbioru. Bo my tutaj mówimy zawsze ludziom, którzy dzwonią do nas i chcą zamówić odbiór, żeby pamiętali o tym, że zawsze deweloper musi się podpisać pod protokołem odbioru, żeby koniecznie zadbać o to, żeby po takim odbiorze technicznym mieszkania podpisać się pod protokołem. Jak to jest w praktyce? Czy rzeczywiście te protokoły są podpisywane? Gdzie są podpisywane? Czy deweloperzy czasami się migają? Jak to u Ciebie bywa? Faktycznie protokół odbioru jest dokumentem obligatoryjnym, który jest wymuszony przez ustawę deweloperską. Wymaga ona na deweloperze podpisania protokołu, który jest dokumentem potwierdzającym przekazanie mieszkania. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że od daty podpisania protokołu zaczyna być odliczany czas, który deweloper ma na ustosunkowanie się do usterek, które zostały w nim uwzględnione, a następnie usunięcie usterek. Mówimy tutaj o 14 dniach na ustosunkowanie się, a następnie 30 dniach od dnia podpisania protokołu na ich usunięcie. Właśnie, ale jak to jest z tym podpisywaniem? Bo pokutuje chyba takie mylne przekonanie wśród nabywców i deweloperów według mnie, że jeśli się podpisze pod protokołem, to ja jakby uznaję te usterki, mówię o deweloperze, nie? Podczas gdy z ustawy deweloperskiej wynika, ja to przynajmniej zawsze mówię ludziom, że podpisanie pod protokołem odbioru to jest jedynie potwierdzenie tego, że odbiór się odbył, a nie jeszcze ustosunkowanie się do usterek, nie? Oczywiście. I teraz, czy zdarzają się tacy średnio, że tak powiem, kumaci deweloperzy, którzy mówią, panie, ja to się nie podpiszę, bo ja nie uznaję tych usterek. Albo na przykład klienci, którzy mówią, ja się nie podpiszę, bo jak się podpiszę, to z kolei ja się przyznam do tego, że... Znaczy, to ja jakby powiem, że ja tutaj nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, nie? Czy są takie jakby, pokutują takie mylne przekonania i czy ty się starasz wtedy wyprowadzić ludzi z tego mylnego przekonania? Oczywiście, faktycznie takie rozumienie występuje i z tym się spotykamy relatywnie często. Ze strony klientów pewnie rzadziej, bo tutaj staramy się im doradzać na bieżąco, jak to wszystko powinno formalnie wyglądać. Natomiast w przypadku niewielkich deweloperów, którzy nie są przygotowani na tego typu procedury, mają braki merytoryczne, jeżeli chodzi o całe spektrum formalności, które muszą być spełnione po takim odbiorze, czy w trakcie takiego odbioru, może wystąpić taki problem, że tacy deweloperzy nie będą przygotowani. Może się nawet zdarzyć, że tacy deweloperzy nie będą mieli ze sobą protokołu, który, tak jak wspomniałem, jest obligatoryjny. Bo oni powinni mieć, tak? To znaczy, deweloper powinien przynieść... Znaczy, ustawa deweloperska wprost mówi, że deweloper jakby dba o to, żeby się podpisać, a często jest tak, że oni rzeczywiście nie mają? Zdarza się, że deweloperzy nie są przygotowani. Na taką ewentualność mamy nasze protokoły firmowe, które udostępniamy, w których zamieszczamy wszystkie uwagi, co do których mamy zastrzeżenia po takim odbiorze. A jak to jest z odniesieniem się? Wiem, że ty już potem trochę jesteś wyłączony, nie? Bo często nie wiesz, co się dzieje już po samym odbiorze, ale na pewno dochodzą do ciebie tymi czy innymi drogami informacje, czy że deweloper się odniósł pozytywnie, negatywnie. Jak to w praktyce wygląda? On się odnosi pisemnie? Czy to jest najczęściej kwestia jakiegoś maila, czy telefonu? Czy wręcz się zdarza, że na samym odbiorze, czy chwilę po, deweloper mówi, okej, no to akceptuję, tych nie akceptuję? Zdarza się tak, że w trakcie odbiorów jest osoba decyzyjna, która na bieżąco jest w stanie wskazać usterki, które są zasadne, które nie. W większości przypadków, tutaj po podpisaniu protokołu, my zresztą doradzamy, wszystko rozstrzyga się już w pełni formalnie, w związku z czym taka wymiana informacji powinna być albo drogą pisemną, albo mailową, jak wygodniej. A wiesz, jak częściej, czy ciężko ci powiedzieć? Wydaje mi się, że częściej odbywa się to drogą mailową. Okay. Klienci dostają informacje o tych usterkach, które zostały uwzględnione, a które nie. Fakt jest taki, że... Ustawa deweloperska nic nie każe, nie? To ustawa tak naprawdę pozostawia to swobodzie stron, jak się deweloper odniesie do ustawy. Tak, więc tutaj jest pewna dowolność, z której deweloperzy niewątpliwie korzystają, jeżeli chodzi o formę komunikacji. Natomiast to, co jest istotne, to to, że my, wykonując takie odbiory, staramy się usterki wskazywać w sposób niepodważalny. Mamy pewne normy, na których bazując, nie dajemy możliwości odwołania się od takiej usterki deweloperowi, bo dajemy mu jednocześnie podstawę merytoryczną, na bazie której wskazaliśmy taki problem. W związku z czym tutaj rzadko się spotykamy z odrzuceniem pozycji, które zostały zapisane w protokole. Okej, okay, super. To trochę naświetliliśmy temat protokołu. No i tyle na dzisiaj. Dzięki. Dzięki.